Dobry wieczór, witam Państwa na pokazie grupy numer 6. Nie wiem ile trwa, chyba ponad 2 godziny. Nie wiem, 11 scen. To są sceny z braci Karamazów Fiodora Dostojewskiego i mistrza Małgorzaty Puchakowa. Będą pomieszane, to się nie wiem, nie układa w jakąś przedstawienie, tak? W jakąś logiczną całość. Się denerwuję, bo ja muszę puszczać muzykę, tak? I to... Swojemu Bogu zbuntował, kiełbasę chciał żreć! Co takiego? Mistrz jego dzisiaj rano. Więc ojciec usypał. Boże, jak ja nic o tym nie wiedziałam. A ja mu na kolanach siedzę. Dim. Nie drażnij mnie, że zbuntowałem się przeciwko mojemu Bogu. Ja straciłem taki skarb, jakiego ty nigdy nie miałeś. I nie masz prawa mnie teraz sądzić. Popatrz lepiej na mnie. Jak ona mnie oszczędziła. Wyrzeszedłem tu, żeby znaleźć złą duszę. Tak, do tego mnie ciągnęło. Bo byłem podły i zły. A znalazłem siostrę prawdziwą, duszę kochającą. Już cię zbawiła?
Ona ci połknąć chciała, wiesz o tym? Stój, Rakitin! I ty, Alasza, nic nie mów. A ty, Rakitin, milcz, bo łżesz. Miałam taką myśl podłą, żeby go... Ale teraz nic podobnego. A teraz ty kłamiesz. I żebym tego więcej nie słyszała. Jaka błąka. Teraz jeszcze płakać zacznę. I właśnie, że zacznę płakać. Właśnie, że zacznę. On mnie siostrą nazwał. Tylko widzisz, Rakitin, chociaż jestem zła, to jedną cebulkę dałam. Jaką cebulkę? Oj, do reszty oszaleni, rozum postradali. Aloszeczka, to jest tylko bajka. Ale ładna bajka. Była sobie kiedyś jedna zła baba. No i umarła. I nie zostało po niej ani jednego dobrego uczynku. Więc chwycili ją diabli i wrzucili do ognistego jeziora. Ale rzekł anioł stróż do Pana Boga. Ona powiada, z warzywniaka wyrwała cebulkę i dała ją żebraczce. Więc odpowiedział Pan Bóg. Weź, mówi, tę cebulkę, wsadź ją do jeziora. Niech się baba za cebulkę chwyci, a ty ją pociągnij. Jeżeli ją wyciągniesz, to niech sobie do raju idzie. Więc pobiegł anioł stróż nad to jezioro i począł ją ostrożnie wyciągać, ale gdy inni grzesznicy w tym jeziorze zobaczyli, że ją wyciągają, dalej że czepiać jej, aby razem z nią się wydostać, a baba była zła. Bardzo zła. I zaczęła nogami wierzgać. Mnie wyciągają, nie was. Moja cebulka, nie wasza. I ledwie to tylko powiedziała, cebulka się urwała. I padła baba z powrotem do jeziora. A anioł zapłakał i odszedł. Oto cała bajka. Jestem zła. Bardzo zła. Czy wiesz doprawdy, Alosza, ja tak bardzo chciałam ciebie tutaj zwabić. I tak dokuczałam Rakitce, że mu 25 rubli obiecałam, jeżeli mi ciebie tutaj sprowadzi. Stój! Bierz ten dług. Przecież teraz nie odtrącisz. Miałbym jeszcze odtrącić? Łupcy żyją tylko po to, żeby mądry człowiek miał z nich profit. No a teraz milcz. Nie kochasz nas, to sobie milcz. A za co ja mam? Ja za co miałbym was niby kochać? Za to, że coście mi... A powinieneś kochać za nic, tak jak Alosza. A za co on cię tak niby kocha, że się z nim tak zaskasz? Stop! Nie masz się mnie odstąd tykać. Co żeś się tak rozuchwalił? Zaszyj się w kącie i milcz jak mój lok. Prawdę ci włożę. Chciałam cię zgubić, Alosza. Taki parmen na ciebie zagięłam. I czemu tego tak pragnęłam? Tyś tego wcale nie widział. Odwracałeś się ode mnie.
oczy spuszczałeś. Twarz mi twoja w sercu tkwiła. Ale takie mnie opętało uczuciem. Dlaczego się takiego chłopczyka lękam? Schrupię go i śmiać się tylko będę. Alosza, czy uwierzysz, że tutaj nikt nie śmie powiedzieć, ani nawet pomyśleć, że do Agrafieny Aleksandrowny chodzą? A tu przyjechał mój krzywdziciel. 5 lat temu leżałam i od ludzi stroniłam, żeby mnie tylko nie widzieli. Leżałam i płakałam, po całych nocach płakałam, żeby go tylko kiedy zobaczyć, żeby go tylko kiedy spotkać. To ja mu się odpłacę. Ja mu się odpłacę, Alosza. W nocy, w ciemnościach płakałam, z łóżka na podłogę się rzucałam. Alosza jest bez silności, do świata płakałam. Rano wstaje gorsza od psa. Potem myślisz, że zmądrzałam? Nic podobnego. Ledwie tylko zapada zmrok, leżę tu, zgrzytam zębami i płaczę. Całą noc płaczę! Ja mu się odpłacę, Alosza! Ja mu się odpłacę! Miesiąc temu dostaję list, jedzie tu! Chce się ze mną zobaczyć. Dech mi zaparło. Do mnie zawoła, jak na mnie gwizdnie. Polecę jak zbity pies, łasić się będę! Podła jestem, ale czy nie podła. Polecę, czy cię polecę? Jaka mnie złość ogarniała. Zanim myście tu przyszli, leżałam tu i o losie swoim myślałam. I nigdy się nie dowiecie, co przeżyłam. I nikt na świecie nie wie, jak mi teraz jest. Bo może ja tam ze sobą dusz wezmę. Misza, nie gniewaj się. Ona cię obraziła, ale ty się nie gniewaj. Nie można tyle wymagać od duszy ludzkiej. Nabito cię twoim starcem. Teraz we mnie strzeliłeś, Ruszenko, z łóżka Boży! Nie drwi. Szedłem tu, żeby zginąć. Myślałem sobie, a niech się stanie, niech. A ona? Ledwie kto przyszedł i pierwsze serdeczne słowo powiedział. O wszystkim zapomniała. Wszystko przebaczyła i tylko płacze. Krzywdziciel jej przyjeżdża. Wzywa ją do siebie. A ona spieszy ku niemu w radości i ona nie weźmie noża. Misza, ona nie weźmie noża. Ona prześciga nas w miłości. I tamta jej przebaczy. Na pewno jej przebaczy, gdy się dowie. Alosza, rozstrzygnij. Nadszedł czas. Przebaczyć mu czy nie? Przecież już przebaczyłaś. I naprawdę przebaczyłam. Jakie to serce jest podłe. Za moje podłe serce! No, nie chciałbym być w jego skórze. Nie będziesz, Rapidin! Nigdy w jego skórze nie będziesz! Buty mi będziesz czyścić, Rapidin. I nie spotkasz w swoim życiu drugi takich jak ja. I może on mnie spotka. Widzisz teraz, Alosza, jaka jestem wściekła. Jaka dzika! Zarwę z siebie ten swój strój, okaleczę siebie, swoją piękność, podpalę twarz i okaleczę nożem. Alosza, pójdę na żebry! A jak zechcę, to nigdzie nie pójdę. I do nikogo. Jak zechcę. No. Późno już. Pora do monasteru nie wpuszczą. Czyżbyś ty chciał odejść, Alosza? Co ty ze mną zrobiłeś? Wstrząsnąłeś, rozstroiłeś. I teraz znowu ta noc. I teraz znowu będę sama.
życia czekałam na kogoś takiego jak ty. Bo wiedziałam, że taki przyjdzie i przebaczy. Co ty takiego zrobiłaś? Cebulka ty. Panienko, powóz po panienkę z mokrego. Thank you.
Ale ścisnął. Aż puchła. A on zawsze tak ścisnął. Spędzić w tym pokoju. Nie umyślcie się. To ostatnia moja noc. Zaraz podaczę wino. Chcę muzyki! Chcę muzyki jak na mnie! Przeklęty robak. I wkrótce przestanie istnieć. Ostatniej mojej nocy, ale to nie jest moja królewa pozwoli. Królewa. Królowa chyba. Co? Szczęście! Szczęście! Nie wiesz, Boże! Idziak! Co się plecie? Pierwszy raz tak płakał, jak to Ja nie płakam. I znowu rozwysyłem się, rozruszaj się! Mitya! Bardzo się cieszę, że się przyjechał. Słyszysz, naprawdę bardzo. Chcę, aby z nami posiedział. Chcę, bo jeżeli on odejdzie, to ja pójdę. Życzenie mojej królowej jest dla mnie. Panie! A ty miły pan. Skąd jeszcze jedną butelkę, panowie? Pan jesteś łajniak. Thank you.
Oczywiście pan przegrał. Stawia pan jeszcze... Ale jak, kiedy ja byście przegrał? Dosyć! Ale dlaczego? Ale co się stało? To już ja! Niech pan splunie i odejdzie! Ja! Nie pozwolę panu dalej grać! Naprawdę, bo mi dosyć już przegrał. Zabieraj pan. Zabieraj! Pan chyba żartuje. Ja się uważam, to robię pan! Jak śmiecie krzyczeć! Panie Agrypino! Mitya, dokąd to? Zaraz. Bierz 3000. Bierz 3000, błagam i spieprz chyba trzy tysiące? I wróble z góry też będzie ze sobą, panie. Wyjdź tymi drzwiami, błagam pana, tymi drzwiami. A ruble? A ruble, panie. Ryczek dam panu teraz. Toż. Panie, to ja byłem na ruble, panie. Dobrze. 700. Panie, zmieniłem sześć. Proszę. Panie Agrypino. Panie Agrypino. Jestem dotknięty do żywego. Po rosyjsku. Gadaj po rosyjsku. Pani Agrypino. Jestem Agrafiena. Jestem Gruszenka. Gadaj po rosyjsku albo słuchajcie. Pani Agrafieno. Ja przyjechał przebaczyć, zapomnieć, co do dzisiaj było. To tyś mi przyjechał przebaczyć? Tak, pani Agrafieno. Ja nie jestem małoduszny, ja jestem wielkoduszny. No ale kiedy zobaczył pani kochanków, pan Mitya tam dawał mi 3000, żebym pojechał, ja splunąłem mu panu w fizję. Chcę mi coś powiedzieć.
Panie Iwanie Fiodorowiczu, niech pan koniecznie zostanie. Słyszy pan? Pozwoli pani, że zostanę w palcie. Ale nie usiądę. Nie zostanę dłużej niż chwilę. Co kazał mu powiedzieć? Powiedział pani Katarzyna, żeby jutro pani nie wspominała w sądzie o waszej relacji. Nie zechce,
zgubić tego potwora, widząc, że ja go chcę uratować. Kiedyż wreszcie zapadnie ten przeklęty wyrok? Ale to przecież nie on! A któż jest zabójcą według ciebie? No, ty sam wiesz kto. No kto? No ty sam wiesz kto. Kto ta bajka o obłąkanym idiocie? Epileptyku? O smierdziakowie? To na pewno nie ty. Nie ty, co to znaczy nie ty? Może nie ty zamienisz na siebie ojca? Ale sam nie czyni, a co ty lecisz? Zabijam, przez 2000 uczyłeś się w nocy i pomyliłeś sobie, że tutaj jesteś zabójcą? Kiedy właśnie w Moskwie? Przez 3 miesiące budziłeś się i wmawiałeś, że to ty jesteś zabójcą. Iwan! Bóg mnie tu zesłał, żeby ci o tym powiedzieć. Aleksy Fiodorowiczu, nie cierpię proroków i epileptyków, a zwłaszcza posłów od Boga. Wie pan o tym dobrze. Od tej chwili zrywam z panem i zdaję się na zawsze. Pańska droga prowadzi zresztą nie tędy. Szczególnie niech się pan nie waży przyjść się do mnie, słyszy pan? Jeżeli coś się dzisiaj stanie, pomyśl o mnie, proszę cię, pomyśl o mnie. Nie wrócę.